Po czym poznać, że Karolina wróciła do Berlina? Przede wszystkim wielkie michy, bałagan na talerzu oraz posiłki z Netflixem. Wybaczcie mi to tło, ale właśnie zmieniam pościel i lecę do szkoły. Jest 7:50, mam prezentację. Słuchajcie, jestem przeziębiona po openerze. Schodzi mi skóra z nosa, wyglądam po prostu, czuję się fatalnie, a mam teraz zaliczenie. Także trzymajcie kciuki i widzimy się w domu po. Słuchajcie, nigdy nie gotowałam brokułów razem z makaronem. Dla wszystkich, którzy nie są brzydliwi, schodzi mi płatami skóra z nosa. Chciałam wam pokazać, bo gotowałam makaron z zielonej soi razem z brokułami. Teraz będę to łączyła z pesto i schodzi sobie pani sąsiadka. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mojej patelni. Mam tutaj ugotowany razem makaron z zielonej soi i brokuły. Dorzuciłam na patelnię cebulkę, pesto, pomidora świeżego, dodałam makaron i brokuły, do tego rukola, słonecznik, płatki drożdżowe i stworzyłam cudowny obiad. Bardzo skromnie przyznam. Co mogła zrobić przeziębiona Karolina w trakcie egzaminów? Upiekła sobie ciastka gryczano-tachinowe. Link w opisie, do tego herbatka imbirowo-cytrynowa, kurkuma, cynamon, serial i mówię sobie, że jestem zdrowa i wcale nie mam testów. Za oknem jest generalnie biały dzień, ale ja udaję, że już jest noc, bo nie mam siły. Za oknem istna ulewa i mam za chwilę egzamin, a tutaj słuchajcie, dzisiaj komosa z daktylami, bananem, jeżynami, masłem migdałowym, kurkumą, cynamonem i konopią na moje przeziębienie i na zwalczenie czwartkowej ponurego nastroju. Witajcie kochani. Tak, nie zdjęłam jeszcze etykietki z openera. Wróciłam właśnie z egzaminu i dostałam z niego 1.0, czyli najwyższą ocenę i to był mój ostatni egzamin ustny. Jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwa i patrzę się przez okno. W każdym razie moja skóra z nosa już zeszła, teraz jest po prostu czerwony, nie nałożyłam na niego podkładu ani nic. I odzywam się do was, ponieważ dzisiaj mamy czwartek, jest godzina pierwsza i dzisiaj cel to napisać esej. I pomyślałam, że w tym vlogu zrobię dwie rzeczy. Pierwsze, powinnam zamknąć okno. W każdym razie chciałam powiedzieć kilka słów o openerze oraz powiedzieć wam o mojej sesji, o mojej nauce i o tym, co tutaj się teraz dzieje. Także zaczynając od openera, to było bardzo fajnie, pogoda była super, byłam pod namiotem, jak widzieliście. Było mega gorąco i nie mogłam spać od 6:37, ale to nic, opaliłam się za wszystkie czasy, tego może teraz tak nie widać, bo mam trochę jasny może podkład, ale jestem naprawdę czarna. Także jestem bardzo z tego powodu zadowolona, zjadłam przepyszne, przepyszne jedzenie, krowa żywa podbiły moje serce, także krowa żywa do Łodzi, piszcie do krowa żyw, że mają przyjechać do Łodzi, bo naprawdę była pycha, szczególnie sosy, po prostu cieciorek, kebab, coś pysznego. W każdym razie to tyle na temat openera chciałam powiedzieć. Było, jeżeli chodzi o muzykę, no to moje serce zdobyło Gorillaz, Arctic Monkeys, fajna zabawa była na Mo. I w sumie bez urazy dla wszystkich pozostałych, ale nic innego mnie jakoś tak szczególnie nie poruszyło. W każdym razie zobaczymy, jaki będzie line-up na przyszły rok i czy tam zawitam, ale nie wiem, stwierdziliśmy z Julką, że jeżeli mamy jechać na openera, to tylko pod namiot, tyle, że musimy się lepiej przygotować. Bo na przykład nie miałam czajnika i to było straszne, mieliśmy trochę za mały namiot i powinniśmy się były rozbić może w mniej słonecznym miejscu. Ale jeżeli, Boże, współczuję wam, jeżeli w ogóle nie chcecie słuchać o tym wywodzie openerowym, w każdym razie dzisiaj celem jest pisanie eseju, także dam wam znać, czy napisałam esej, dam wam znać przy obiedzie, jestem przeziębiona, więc planuję sobie siedzieć dzisiaj w domu. W ogóle lało jest brzydko i powinnam siedzieć w domu, bo nie chcę się bardziej rozłożyć, szczególnie, że mam jeszcze dwa egzaminy w sobotę i w czwartek. I co wam chciałam powiedzieć? A, skończyłam Casa de Papel i to będzie mój ulubieniec kolejnego miesiąca. Najlepszy serial na ziemi, wczoraj obejrzałam cały. Za głośno tu jest, lecę pisać esej, widzimy się później. Karolina Sobańska pisze esej, odcinek 58, pewnie macie już wszyscy dosyć. Mama mi gratuluje, napisałam esej, napisałam wszystkie trzy eseje i jeszcze nie sprawdziłam żadnego i nie skończyłam bibliografii do żadnego, ale to już w przyszłym tygodniu
bo umieram. Słuchajcie, dzisiaj się nie spodziewałam, że to w ogóle napiszę, bo już mi się ręka chwieje. Bo miałam w planach dzisiaj się uczyć na egzamin w sobotę, dzisiaj jest czwartek, ale stwierdziłam, że to zrobię. Jutro mam cały dzień wolny, więc cały dzień się mogę uczyć niemieckiego. W sobotę to zaliczę i sobotę raczej będę miała luźniejszą, a od niedzieli dalej. Boże, nie po co tak mamrocze. Dam wam znać, co w mojej szkole, jak tam egzaminy, jak wygląda tutaj w ogóle wszystko w Berlinie, także teraz lecę coś zrobić na obiad. A szefka rozserwuje dzisiaj makaron ryżowy z pesto, brokułami, białą fasolą, słonecznikiem i płatkami drożdżowymi, a do tego sałata gigantyczna z sosem winegra z rukolą i pomidorem. Kochani, wróciłam do Berlina, drugi dzień z rzędu, upiekłam moje ciastka. Nie wiem, czy to jest uzależnienie, czy to jest dobre. Na pewno jest zdrowe, na pewno jest smaczne i na pewno mi nie zaszkodzi w okresie egzaminów. Do tego czarna herbatka Earl Grey, ale to jest bezkofeinowa, przypadkiem kupiona. Z Tesco, z cytryną. I odpoczywam, ale trochę się muszę jednak uczyć. Dzień dobry Państwu, nadal mam katar. Zrobiłam sobie komosankę z kurkumą, z musem jabłkowym domowym, z cynamonem, migdałami, jeżynami, na mleku ryżowym, z daktylami i bananem, także miejmy nadzieję, że to mi pomoże, dlatego kawka z Oatly i kolejny piękny dzień, czyli deszczowy piątek, 13. A to się nazywa atmosfera nauki. Takie mam fajne miejsca w mojej okolicy i tam siedziałam sobie przez cały dzień funky. Generalnie, słuchajcie, zrobił się upał, także miałam na sobie sweter i klapki, z klapkami trafiłam dobrze, sweter zdjęłam. Teraz jest brzydko, wszystko jest prześwietlone. Podziękowania dla mamy, która dała mi klapki, ponieważ ja moje czarne zrujnowałam na openerze. Tak piękna jest moja okolica. Teraz mi bierze taka nostalgia. Bardzo dobre mam wieści. Skończyłam wszystkie moje eseje, teraz tylko muszę je wydrukować i wrzucić do skrzynki w szkole, to zrobię w przyszłym tygodniu. Jest w 7:30, jutro mam egzamin o 10:00, słuchajcie. I jutro chyba przed egzaminem wam opowiem wszystko o moich egzaminach, zaliczeniach, sesjach, przedmiotach. Jeszcze odpowiem na te pytania, które pytaliście. Tymczasem dzisiaj byłam w Funk You w innej siedzibie. Bardzo lubię te kawiarnie i tam spotkałam Julię, którą serdecznie pozdrawiam. Zjadłam najpyszniejszego Snickersa na świecie. Wypiłam pyszne turmeric chai latte. To była mieszanka na mleko owsianym, coś cudownego. I mogłam znowu się napić mojej ulubionej Fountain of Youth, czyli tej wody kokosowej, o której mówiłam ostatnio. Jestem już naprawdę, jeszcze jestem trochę zakatarzona, jestem już naprawdę zmęczona. Ale wyrobiłam się z wieloma rzeczami, które miałam, czego się nie spodziewałam. Więc jutro egzamin, trzymajcie kciuki, mam go o 10:00, to jest mój przedostatni egzamin z niemieckiego, także jeszcze może trochę się pouczę dzisiaj, ale raczej włączam sobie jakiś film i jem obiadek, także good day! Nie jest to może najbardziej fotogeniczny bowl, ale lepszy taki niż żaden. Krótko wam opowiem, na dole jest kasza pęczak gotowana z przyprawami, z brokułem i z liściem laurowym, zielem angielskim. Następnie mamy pomidorki, słonecznik, rukolę z takim szybkim sosem, po prostu oliwa i musztarda i trochę sosu sojowego, tofu ziołowe i to wszystko z domowym hummusem, który zrobiłam też ze wszystkimi przyprawami, jakie były, bardzo randomowe. Wiem, że wam to mało opisałam, ale już jest prawie 8:00 i ja po prostu padam. Wyglądam, jakbym była chora. W każdym razie jest ze mną mój partner. I właśnie zmierzamy na pizzę poegzaminacyjną. Miałam się do was odezwać. Wiesz, nie prowokuj. Miałam się do was odezwać rano, ale byłam przed egzaminem, trochę za późno wstałam. W każdym razie idziemy do Zia Maria na włoską pizzę, ponieważ ponoć mają teraz wegańskie opcje. Także jestem bardzo podekscytowana. Jest to piękniejszy dzień. Został mi jeszcze tylko jeden egzamin. W końcu wam dzisiaj, mam nadzieję, wieczorem wyjaśnię w ogóle, o co chodzi z moją sesją i tutaj, co mnie czekało, czeka i tak dalej. Niemniej jednak właśnie zmierzamy na jedzenie, bo głód jak zawsze. Nie obędzie się bez tego komentarza, że jestem oczywiście głodna. Czekaj, chciałam powiedzieć, że to jest najsłodsze miejsce na świecie, bo wino jest z nalewaka, które się samemu nalewa i pokażę wam zresztą w środku.
Zdążyliśmy zrobić bałagan i dla was tego nie nagrałam. Tutaj mamy pizzę, w ogóle pomylili moje zamówienie. Mieliśmy dostać dwa małe kawałki tego i wielki kawałek tego. Pani wszystko w ogóle jej się pochrzaniło, no ale trudno. Więc mamy tutaj rusticane z karczochami oraz toskane z cukinią. Dam wam znać, jak smakuje i Włoch to sam oceni. Oczywiście. Chciałam powiedzieć, że chciałam zabrać Łukasza do Tribeki, czyli moich ukochanych lodów wegańskich w Berlinie i one właśnie zrobiły sobie darmowy pop-up tutaj przy Zia Maria i mają pistacje, w związku z czym moje życie jest spełnione i zaraz będziemy to disfrutować. Kto nie rozumie, co mówimy, wytłumacz nam. Cześć, nie wiem, co chodzi. Disfrutować to znaczy. Disfrutować, jestem Włochem. A teraz powiedz nam, jakie lody byś wybrał? Oczywiście pistacje po prostu. No. O Boże, mój człowiek! Danke! Chciałam powiedzieć, że te lody są przepyszne. To moje ukochane lody w Berlinie, Rebecca i Karolina Zero Waste wzięła sobie szklany kubek, żeby sobie przełożyć lody kokosowo-malinowe do szklanki. Pistacje jest mój ukochany smak i panowie teraz tutaj dziwnie patrzą, ale na szczęście mówię po polsku, wiecie, że mnie przyjmuje. Czy już zrobiłeś, co miałeś zrobić? Zrobiłam. Łukasz jest ze mną z powrotem, więc arrivederci. Hej, to Karolina. Druga runda, bo why not? Pod wpływem tych wszystkich emocji już sama nie wiem, czy to powiedziałam, ale generalnie pani pomyliła nasze zamówienie w knajpie i wyszło na dobre, bo ta pizza, której nie chciałam tak bardzo, okazała się być lepsza niż ta z sosem pomidorowym, ponieważ ta z pomidorowym sosem była trochę dla mnie za ostra. Okazało się, że były tam też moje ukochane lody. Jest teraz 7:30 i Karolina Sumańska jest z powrotem głodna i to, co powiedziała Iwona Kibic, zostało mi naprawdę, słuchajcie, na długo w głowie, że jeżeli obiad nie ma białka, to choćbyś nie wiem ile zjadł, nie najesz się i za chwilę będziesz głodny, w związku z czym ja będę jadła mój hummus, który sobie wczoraj zrobiłam, bo wam go pokazywałam. Zrobiłam cały taki wielki batch, zjadłam 3/4 wczoraj, dzisiaj dojem. Kupiłam sobie w biomarkecie chipsy hummusowe z cieciorki, bo mój hummus jest z białej fasoli, więc akurat spoko. I zjem sobie dawkę białka właśnie na dobranoc troszkę. Jest to prawda bardzo jasno, bo jest 7:30 i jest sobota. Miałam dzisiaj egzamin, jestem wykończona. Oglądam sobie nowy serial, oglądam taką dokumentalną serię Somebody Feed Phil, gdzie jakiś znany pan, którego ja nie znam, jeździ sobie po różnych miastach na świecie i próbuje street foodu, także teraz oglądam Dublin. Podobno tam są właśnie chłopaki z The Happy Pair, czyli weganie. Także jestem bardzo ciekawa, jeszcze słychać trochę mój katar. Trochę mam szalone włosy dzisiaj, w każdym razie nie o tym mowa. Ja tak spędzę sobie wieczór, jutro mam super brunch, odzywam się pewnie z samego rana. Zrobię taki tour, bo ja sama chętnie zobaczę, dobra, hummus, znowu hummus, marchewka. Boże. Tak, czy chcesz coś powiedzieć? Co, nie. To znowu ty i jedzenie. Tak, to znowu ja jedzenie. Proszę, jedz, ale ja chciałam powiedzieć, że to wymaga bardzo szczegółowego opisu, ale to jest jakieś 15 różnych dań. Chciałam powiedzieć, że druga runda zdefiniowała, co smakowało mi najbardziej, czyli ziemniaki w sosie orzechowym, grillowana kapusta, ryż, jakieś inne gotowane warzywa, bakłażan i dołożyłam sobie też, słuchajcie, parę nowości, potem wam powiem. A tutaj dolina chleba. Byłyśmy właśnie w Ataya Cafe na brunchu z Weroniką. Ze mną jest super bloczek. Profesjonalny kadr. Jest, słuchajcie, tak gorąco. Jesteśmy tak najedzone i tak po prostu wygrzane, że teraz jeszcze idziemy sobie na coś zimnego do picia. Jest 15, mamy niedzielę. I to jest ostatni dzień dzisiejszego vloga. W ogóle strasznie dziwnie ułożyłam statyw. O. Tak lepiej i mam na sobie generalnie chyba zakrywający moją ciążę spożywczą tutaj worek z przodu. Nawet nie wiem, co mówię, chyba będę nam ostro przygrzało. To my znowu, nadal. Znowu, o Jezu, Karolina, znowu. Niestety przemęczyłyśmy się ze sobą kolejny dzień. Jest jakaś siódma coś i już każda idzie w swoją stronę. Każda idzie w swoją stronę.
Skończył się mundial. Ja miałam się dzisiaj uczyć przez pół dnia, no nie wyszło. Także chciałabym powiedzieć, że to miejsce, w którym byliśmy, było smaczne. Było smaczne, ale nas nie powaliło. Tak. I wszystko smakowało podobnie. I nie było żadnego źródła białka. I Karolina już jest głodna. Tak, ja już jestem głodna, więc wracam do domu zrobić sobie coś. Serio? Ja idę zrobię to na kolację. Nie no, w porządku. Tak? Tak. Ja pewnie też. Znaczy... No nie wiem. Jeszcze nie wiem. W każdym razie to był prawdopodobnie ostatni VMAG odcinek z Berlina w najbliższym czasie, więc możecie się oficjalnie żegnać z Weroniką i zapraszamy na VMAGa online i na Instagrama. Promo.